Jak rozpocząć pracę z GeForce Now w komputerze HP Chromebook? Optymalizowanie obsługi gier w chmurze. Dzięki zaawansowaniu technologii nieustannie rośnie popularność gier w chmurze. GeForce Now to usługa, która umożliwia użytkownikom odtwarzanie gier 3A, AAA w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, a w przypadku niektórych modeli HP Chromebook jest ona już dostępna po zainstalowaniu aplikacji Google Play Store. Zanim zaczniesz, przejdź do witryny Nvidia, aby upewnić się, że Twój komputer spełnia wymagania systemowe dla gier w chmurze w GeForce Now. Następnie pobierz aplikację dla komputera HP Chromebook ze sklepu Google Play. Korzystanie z usługi GeForce Now wymaga konta. Aby uzyskać dostęp do usługi GeForce Now, potrzebne jest konto Nvidia, które można utworzyć na stronie Nvidia. Alternatywnie, konieczne może być utworzenie konta lokalnego dostawcy usług. Teraz możesz uruchomić aplikację. Po pobraniu aplikacji ze sklepu Google Play i utworzeniu konta, możesz uruchomić aplikację GeForce Now na komputerze Chromebook. Możesz ją również uruchomić w przeglądarce. Musisz wyrazić zgodę na warunki użytkowania i zalogować się do aplikacji GeForce Now, podając dane konta Nvidia. Synchronizuj, aby rozpocząć grę, aby otworzyć jedną z posiadanych gier, korzystając z usługi GeForce Now. Trzeba zalogować się do swojego konta gracza. Na przykład Ubisoft, Epic Games lub Steam. I zsynchronizować konta. Usługa pozwala również na granie w darmowe gry. Jednak nie wszystkie gry są obsługiwane. Należy więc sprawdzić wybrane tytuły na stronie Nvidia. W sekcji połączenia kliknij przycisk Połącz. Aby połączyć się i synchronizować konto Games. Następnie połącz się i synchronizuj konto Steam. Pamiętaj, aby zoptymalizować środowisko. Szybkość sieci będzie miała duży wpływ na wydajność gier w chmurze prędkość co najmniej 25 MB/s. Jest zalecana do przesyłania strumieniowego poniżej 1080p z prędkością 60 klatek na sekundę FPS. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi GeForce Now pamiętaj o optymalizacji ustawień strumienia zgodnie z możliwościami otoczenia sieciowego. Domyślną opcją przesyłania strumieniowego jest zrównoważone, dostosowujące wydajność, jakość obrazu i rozgrywki. Do dostępnej przepustowości. Opcja Custom niestandardowe umożliwia skonfigurowanie ustawień przesyłania strumieniowego, aby uzyskać możliwość niestandardowego odtwarzania gier. Ustawienia te obejmują szybkość transmisji danych, rozdzielczość ekranu i liczba klatek na sekundę. Teraz możesz uzyskać optymalny tryb gry w chmurze dzięki usłudze GeForce Now. Znajdź więcej przydatnych filmów na naszym kanale HP Support w serwisie YouTube.